Przed nami 11 Bayernu Monachium. Manuel Neuer w bramce. W obronie Dayot Upamecano wystąpi na środku obok Niklasa Süle. Dalej Joshua Kimmich oraz Leon Goretzka zagrają jako środkowi pomocnicy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Już wiemy, jakim składem rozpocznie ten mecz Villarreal. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika to wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Mogą rozgrywać akcje przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Ale strzał zablokowany. Lewandowski. Kimmich. Uwaga, Mille! I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy, co dalej. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak nie mam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Prowadzą zatem 1-0. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Dayot Upamecano. Lucas Hernandez. Robert Lewandowski. Goretzka, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, piłka krąży jak po sznurku, wyczekują odpowiedniego momentu. Goretzka i ładnie mija teraz rywala, no chyba trochę daleko, ale strzela. Broni teraz strzał, ma piłkę w rękawicach, dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. Leon Goretzka. Joshua Kimmich przy piłce. Zablokowany ten strzał. Sané teraz z piłką. Świetnie, znów zblokowany strzał. Świetnie, teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Gerard przyjął piłkę. Czy zdoła trafić? I gol! Ramy boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Trzeba docenić to dogranie, ale także strzelec się spisał. Uderzył celnie po ziemi. Wyrównali więc stan spotkania 1-1. Kingsley Coman, Leon Goretzka. No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Robert Lewandowski. Sané. Kimmich. Lucas Hernandez, Lewandowski, Joshua Kimmich, Pavard,
Sané. Benjamin Pavard. Niklas Süle. Müller. Sané. Kimmich. Jest uderzenie, ale ten strzał nie mógł zaskoczyć. Czujna interwencja. Lucas Hernandez. Müller. Kimmich. Robert Lewandowski. Dobrze to teraz wygląda. Tiki-taka. Szukają luki w szeregach rywali. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Dani Parejo z piłką przy nodze. Gerard Moreno. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Prostopadłe podanie, szansa i dopada do tej piłki. Popatrzmy. Robert Lewandowski, gol naszego super snajpera. Nawet jeśli obrońcy wyczuli jego intencje, to po prostu nie mieli z nim szans. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. A zatem mamy wynik 2-1. Kimmich. Josua Kimmich. Upamecano. Müller. Goretzka. Leon Goretzka. Sané. Kimmich. Coman ma teraz piłkę. Zagrywa na dalszy słupek. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Z piłką Robert Lewandowski. I przy piłce Leroy Sané. Udane teraz zagranie do środka. Bayern nie utrzymał się przy piłce. Kłopot z rozegraniem. Teraz z piłką Gerard. Tylko minuta dodatkowego czasu. Kingsley Coman. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Serge Gnabry. Müller. Thomas Müller. Gnabry. Benjamin Pavard. Kimmich. Leon Goretzka. Josua Kimmich. Niklas Süle. Jamal Musiala. Thomas Müller. Josua Kimmich. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Dani Parejo. Manuel Trigueros. Mamy uderzenie. Bez problemów teraz Manuel Neuer.
Pavard. Lewandowski. Jamal Musiala. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Oj, spalony. Nic nie będzie z tej akcji. Chorągiewka w górze. Jest to prawidłowa decyzja, choć trzeba przyznać, że decydowały centymetry, albo lepiej rzec ułamki sekundy. Pomysł na akcję był przedni, a wykonanie byłoby idealne, gdyby ruszyć do tej piłki o ułamek sekundy. Gorecka. Süle. Müller. Bayer może spróbować skrzydłem. Dużo tam teraz miejsca. Strzał! Parada bramkarza i piłka ląduje na słupku. Tomku, jedno ci powiem. Nadal nie mogę uwierzyć, że nie ma gola. Ta interwencja pierwsza klasa, a raczej klasa światowa. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Twarde wejście, ale bez faulu. Kimmich. Leon Goretzka. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Lewandowski. Joshua Kimmich. No i po ataku zagrożenie minęło. Gerard Moreno. Giovanni Lo Celso. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. I udana interwencja. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Parejo centruje teraz mocno. Słupek, ale to nie koniec akcji. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. W tej sytuacji i kibicom, i nam wydawało się, że piłka wpadnie. Tymczasem los chciał inaczej. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Leon Goretzka. Müller. Bawarczycy mogą ruszyć skrzydłem. Mają teraz dużo miejsca. Lewandowski! Przepięknie się złożył do tego woleja. Brawo, Robert! Wszystko zaczęło się tutaj od świetnej centry, a Lewandowski okazji z takiej odległości nie zwykł marnować i pewnie skierował piłkę do siatki. Na tablicy wyników 3-1. Dobre podanie ponad głowami. Thomas Müller. Kimmich. Przy piłce Gnabry. Monachijczycy pozbawieni piłki. Próba pressingu. Co zrobi? Chwila wytchnienia. Aut dla Bayernu. Gorecka. Okazja i doskonała okazja! Dobrze obroniony strzał. Serge Aurier. Etienne Capou. Teraz z piłką Gerard. Podanie do Daniego Parejo. Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. Wejście Kimmicha z tych mniej delikatnych. No i zupełnie zrozumiała żółta kartka. Ależ teraz było blisko z tego rzutu wolnego. Kilkanaście centymetrów i mielibyśmy piękną bramkę. Może następnym razem. Müller. Thomas Müller. Piłka do Musiali. Dani Parejo, to był dopiero odbiór.
Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy korner. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Głęboka ta centra z narożnika. Wrzutka z rogu nieudana, wprost do bramkarza. Thomas Müller. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Lo Celso dostał piłkę. O, chyba wpadnie! Ależ teraz parada Neuera. Klasa. Myślałem, że tego nie sięgnie. Z rożnego w okolice jedenastki. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Niestety dla nich. Akcja spełzła teraz na niczym. Jamal Musiala. Oto zabrzmiał ostatni gwizdek. I wreszcie znamy ostateczny rezultat.